Witamy serdecznie w już nie wiem którym odcinku Pokaż co potrafisz i opowiemy dzisiaj w tym odcinku o czołgu. Tortoise. Tak jest. Tortoise. W Google tłumaczy puściłem, bo nie wiem czy bym dobrze to powiedział. Tortoise, jakoś byście mnie zhejtowali. I witamy gracza Diabla, który już dawno nic nie pokazywał u mnie na kanale. Czemu tak dawno nic nie pokazywałeś? Dzień dobry, witam serdecznie. Smacznego jajka, mokrego dyngusa wszystkim życzę. A nie wiem, no jakoś tak wyszło. Jak ktoś chce zobaczyć jakieś replaye, no to na MyBot Replays. Nie, można aha, to wstawię linka, to zobaczycie. Od razu gratulacje, widzę, że pniesz się w górę w rankingu, już jesteś na 11 miejscu. I taka ciekawostka, że widzę, że chyba masz najmniej rozegranych meczy z pierwszej dwudziestki, nie? Tak. Co świadczy, że kolesie są przed tobą, ale to jakieś no-life'y. Dobra, więc jesteśmy w meczu, tutaj widzimy to co, puszczamy na raz, dwa, trzy, gotów? Mhm. Raz, dwa, trzy. Okej, leci meczyk, tak wygląda właśnie ten dziewiąty Tedek Tortoise. Diabl, ty grałeś, nie przechodziłeś, tylko spokojnie grałeś AT7, AT8, AT15 i w ogóle jak oceniasz tą serię Tedeków i później jak oceniasz Tortoise'a? No bardzo fajne te deki są, tyle że są troszkę wolne, ale nadrabiają pancerzem. Mają trochę tych weak spotów, także jak ktoś się już nauczy tych weak spotów, jak w nie strzelać, to już nie są takie wcale pancerne. Ale jak na start ludzie jeszcze właśnie nie ogarniali tego, no to całkiem przyjemnie się grało. No, a tak to trzeba się trzymać teraz na dłuższe dystanse troszkę, no bo już jednak wiedzą gdzie co i jak zabijać dany czołg, więc już nie jest tak tego. Ale ogólnie bardzo fajne czołgi, szybkie działka. Właśnie tego żółwia, dosyć szybkie właśnie działka, szybko strzelnąć, duży DPM, mały Alpha Strike, ale właśnie bardzo celne i bardzo fajne. Czyli działka. Jego weak spoty główne to jest też to, co wszędzie w tych atakach, czyli ta wieżyczka górna, czy znaczy ten właz taki dowódcy, czy to tak, to tak, jest... To jest jego główny weak spot i praktycznie ósme tiry, no tam głównie właśnie walą, bo Tortoise właśnie ma to do siebie, że on ma pancerz całkiem fajny, ale tylko na ósme tiry, tam już jak dziewiątki mają na przykład już te topowe działka albo dziesiątki, no to jeszcze tak nie robi ciekawie, bo cała ta płyta po prawej stronie, jego ta pochyła, to jest praktycznie weak spot. Każde działo tam już dziesiątego tiru bez problemu się w to przebija. Tak samo pod działkiem ten, jak masz takie trzy szekle, to tak samo właśnie, tam to też można się przebić w tą drugą stronę. Także praktycznie mocny pancerz na tym czołgu jest tylko wokół działka. Ten czołg, w zasadzie ciekawostką jest to, że to jest twój pierwszy mecz tym czołgiem, nie? Tak, pierwszy meczek taki. Trochę miałem upośledzoną załogę jeszcze. Reload był troszkę dłuższy niż normalnie może właśnie żółw wyciągnąć. Nie miałem jeszcze właśnie bija. Nie miałem właśnie tam załogi, miałem na 90%, bo to była przekładana z tego. Tam gdzieś 6 sekund ponad było, 6,5 sekundy gdzieś. A on może 6, właśnie 27. Wyciągnąć. Pokazuje. Tak, a on z wszystkimi ulepszeniami, z właśnie Brother in Arms, może wyciągnąć jakieś 5,86 reloadu, więc całkiem sporo. Jak no. Kogoś na gąsce się postawi i nie naprawi się, tak już nie zejdzie z tej gąsienicy. No nieźle. I też widzę, że niezły ma wychył po boki tą tak, mrówką, no to jest właśnie bardzo fajne w tym czołgu, że ma dobry wychył i dobre ma elewację działka w dół i do góry tak samo, więc to jest bardzo, bardzo przyjemnie się nim gra. Można się kątować, można tam różne cudwianki wyprawiać. Przypomnijmy, że teraz jest jeszcze ten event na exp brytyjskich czołgów, tak? Czy... No coś tam chyba jest, nie wiem. Bo ty mówiłeś, że ten czołg, ten wynik może dostać jakąś tam nagrodę, nie? To był event, nie? Jakiś? Tak. No jest ten cały konkurs. Tam pierwsze 200 osób, które mają najlepsze wyniki na danych czołgach, to tam dostaną golda. I w zależności od tego, jaki tir, no to tyle tam golda. Od 9 do 10 to już jest 5000. Mhm. Całkiem fajnie. I to jest o tyle fajne, że nawet możesz się nie spodziewać i dostaniesz golda, bo oni te wyniki sami odczytują, nie? Jakoś tam. Tak, z jednej strony to jest fajne, ale z drugiej właśnie mogą być ustawki, na przykład nie sprawdzą wszystkich 200 wyników, nie wiem, czy im się będzie chciało, bo jest tych czołgów sporo i wiesz, i mogą być właśnie ustawki. Mam nadzieję, że chociaż te najlepsze wyniki będą sprawdzali.
Według mnie lepszą opcją by było takie coś, jakby na przykład oni by na jakiejś stronie zamieszczali po prostu ranking te 200 osób i żeby po prostu potwierdzić dany wynik, że jest po prostu nieustawka, dana osoba po prostu, która by w tym rankingu się znajdowała, wrzucałaby po prostu replaya na potwierdzenie tego, że to nie jest ustawka. Jeżeli ktoś by replaya nie wrzucił, no to trudno, jego strata. W takim razie i nie jest po prostu liczony, nie? Następna osoba po prostu wchodzi za niego tam na ten. I według mnie takie coś by było lepsze, no ale jak tam Wargaming sobie uważa. No jak widzę, teraz zostały ci już tylko ósemeczki, to idziesz jak burza, nie? Tak, to już też jak ósemki są i jakaś większa odległość, to na tego czołga nie ma mocnych praktycznie, nie? Chyba, że cię objadą i zaczną coś tego, ale to działko jest masakryczne po prostu. No, oczywiście robiłeś już lepsze damage tam w okolicach 9000 nawet tym czołgiem, tak. Ale akurat ten pierwszy mecz okazał się najlepszy, jeżeli chodzi o wynik. Pod względem expa, tak. No. Bo te 11 killi to zrobiłeś na remisie, nie? Czy to inny tak, czołgiem? Tak. No brakło czasu troszeczkę, no, tak. No, na tym właśnie, na tortoise zrobiłem to właśnie. To chyba ten wynik wtedy był lepszy, nie? Wiesz co, ciężko powiedzieć. Bo tam może troszeczkę, bo nawet i nie. Bo na przykład na dziesiątkach na Himmelsdorfie zrobiłem 8,5 i tam właśnie tego i tam dostałem o parę dziesiąt mniej. Tego expa. Także no to różnie jest. Na dziesiątki też ten czołg jest dobry, ja nie mówię właśnie, tylko właśnie trzeba bardziej uważać, bo jednak ten pancerz już nie jest taki fajny jak na ósemki. Na ósemkach to nawet się nie trzeba przejmować, tylko można jechać. Bo dziesiąty tier już kupiłeś, nie? Tak. Wczoraj odblokowałem. I jak na razie nie zrobiłeś jakiegoś super wyniku? No tam 1400 coś zrobiłem na razie, także szału nie ma. Mało jeździłem jeszcze tego, ale ogólnie się wydaje ciekawy, tylko że strasznie długo mu się działko skupia i jest troszkę niecelny. No to szybciutki mecz. Bardzo. 5,5 minuty, to zuplauduje mi się w 2 minutki. No to życzymy wszystkim wesołych świąt i Diable, pamiętaj, że jak zrobisz jakiś fajny meczek tym dziesiątym, i też dziesiątym angielskim heavy tankiem też go nie pokazywałem, też by się przydał jakiś meczyk. No i tam jeszcze mam z medal dziesiątego. No, jeszcze jakiś z medal dziesiątego. I tam widziałem jeszcze kilka ciekawych testo dziesiątką. A nie, o, też był fajny. No to jak coś, no to jeszcze jak znajdziesz czas, to coś pokażesz widzom, jakieś fajne meczyki, nie? Okolus, nie ma problemu. No to dzięki i trzymajcie się, na razie. Dołem.